Szczęść Boże, witam wszystkich bardzo serdecznie. Pochwalony niech będzie Ojciec i Syn i Duch Święty. Moi drodzy, jeśli chcemy, aby świat stał się przybytkiem pokoju, musimy nieustannie i z pokorą, ufnie i wytrwale się modlić. Dziś połączmy się duchowo w modlitwie o pokój. Zacznijmy słowami Jana Pawła II. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Módlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże, od którego pochodzą święte pragnienia, prawe zamiary i cnotliwe czyny, użycz swoim sługom pokoju, jakiego świat dać nie może. Niech serca nasze będą poddane Twojej woli, a czasy, w których żyjemy, niech za łaską Twoją będą spokojne i wolne od grozy nieprzyjaciół. Boże, Ty z ojcowską troską czuwasz nad wszystkimi. Spraw, aby ludzie, którzy mają wspólne pochodzenie, w pokoju utworzyli jedną rodzinę złączoną węzłami braterskiej miłości. Wszechmogący i miłosierny Boże, wspieraj nas w wysiłkach o zachowanie pokoju wśród narodów całego świata. Usuń złość i nienawiść z życia narodów. Połącz uczucia i myśli ludów w woli pokoju, by państwa wyrzekły się wszelkich wrogich napaści. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swojego, Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Boże pokoju, Ty sam jesteś pokojem, którego nie może pojąć człowiek kutliwy, gotowy do zwady. Proszę spraw, aby żyjący w zgodzie trwali w pokoju, a skłóceni weszli na drogę pojednania. Wszechmogący wieczny Boże, w Twoim ręku są ludzkie serca i od Ciebie pochodzą prawa wszystkich ludów. Wejrzyj łaskawie na tych, którzy nami rządzą, aby na całym świecie panował trwały pokój i pomyślność narodów. Matko miłosierdzia, uproś nam u Boga pokój, uproś nam przede wszystkim te łaski, które mogą w jednej chwili dusze nasze przemienić. Uproś nam te łaski, które pokój szerzą, sprowadzają i utrzymują. Królowo pokoju, za którym narody wzdychają, uproś światu pokój, aby w spokoju i ładzie wzrastało Królestwo Boże. Amen. Moi drodzy, niech Bóg pokoju będzie z wami. Bądźcie na tym świecie nosicielami wiary, nadziei i pokoju, żyjąc miłością na co dzień. Napiszcie proszę w komentarzu swoje prośby i intencje o pokój, a wszystkie nowe osoby zapraszam do subskrypcji naszego kanału, aby dołączyć do społeczności w sercu Maryi. Dziękujemy, że dołączyliście do naszej duchowej podróży. Serdecznie Was pozdrawiam i niech Wam Bóg błogosławi.